Paweł Brandys po wygranym pojedynku, po wygranej walce wieczoru na runda 8. Gratuluję tego zwycięstwa, bo twój trener naprawdę dokonał czegoś wielkiego z tobą. Nie pamiętam twojej pojedynki, zawsze byłeś fizycznym, mocno uderzającym zawodnikiem, ale ta obrona przed obaleniami, no i przetoczenie w ogóle zapaśnika. Pierwsza klasa, pierwsza liga. Jeżeli chodzi o progres u mnie w klubie, to rzeczywiście nawet sam to zauważyłem. Nie chciałem tam prorokować przed walką, mówić jaki to ja nie jestem super teraz, ale miałem nadzieję, że po prostu w ciszy to się wszystko wyjaśni na walce, co się dzieje na treningach i udało się spełnić ten game plan w 100% chyba. Że tak powiem ulicznym slangiem, twój rywal ma naprawdę mocny łeb. Wytrzymał takie rzeczy, kolana, uderzenia, to kolano zwłaszcza chyba właśnie w trzeciej rundzie, czy w drugiej, nie pamiętam już, ale dziwię się, że on to po prostu ustał przy tym. No tak, charakter i to widać po nim, a też powiedziemy w klatce po walce jednemu z jego trenerów, że nie jeden już by padł 3 razy w pierwszej rundzie, a tu widziałem, że tam parę razy się chwiał, ale no może co. Też przed swoją publicznością też nie chciałbym się dać znokautować, więc wszystko albo nic, tak? Ja idę tą samą maksymą i myślę, że daliśmy fajną walkę. Ale to przetoczenie po Kimurze, no Paweł Brandys ma dobre jiu-jitsu. No nie jest łatwo zapaśnika położyć na plecach. Czułem się mocno, ale myślę, że to bardziej było z racji warunków fizycznych, że byłem mocno przygotowany, w mocnym sztosie, dobrze się czułem. Zbijam trochę kilo, ale to nie było aż znowu tyle, żeby to jakoś mocno się szło odczuć i już na rozgrzewce w szatni czułem się znakomicie. Powiem ci, że to naprawdę tak po wszystkim jak patrzę, to jest cenny skalp na koncie, bo po pierwsze rywal, który był niepokonany, po drugie na jego terenie, no i w ogóle, no i dużo aspektów. No tak, fajnie, że się udało dograć tą walkę, walka wieczoru, Białogard. Dziękuję tu organizatorom, że mogłem u nich zawalczyć, a też co do samej kwestii walki i tam mojego rekordu, no to wreszcie to jakoś zaczyna wyglądać bardziej sportowo niż ambicjonalnie. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję serca bardzo. I naprawdę dobrego pojedynku. Opłacało się. Dziękuję. Jechać. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję.